Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Zaprasza? Ksiądz Mateusz Puchała. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witamy Państwa w naszym programie radiowo-telewizyjnym. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. I dzisiaj w naszym studiu radiowo-telewizyjnym witamy kolejnego gościa. Jest to pasjonat fotografii, pan Bartosz Blecha. Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że przyjął pan nasze zaproszenie. Pan Bartosz pochodzi z Krotoszyna, jest fotografem, a także prezesem Stowarzyszenia Klub Art. Myślę, że wszystko się zgadza, tak? Tak, i jeszcze dodatkowo prowadzę własną firmę fotograficzną. Także... Mhm. Panie Bartoszu, będziemy dzisiaj mhm. mówić o fotografii, bo to jest mhm. pana pasja, tym się pan zajmuje zawodowo, ale na początku poprosiłbym, żeby kilka słów powiedział pan o sobie. Taka krótka mhm. autoprezentacja. No generalnie powiem tak, nie zajmuję się na co dzień tylko i wyłącznie fotografią, bo też dodatkowo jeszcze zajmuje się designem i wzornictwem oraz między innymi procesami spalania, gazowania paliw stałych w celu zwiększenia efektywności, także tutaj mm -hmm. rozbieżność no tak, jest dość bardzo szeroka. duża. Ale no w życiu mi się nie nudzi i jednak jak człowiek ma właśnie tak jak wcześniej tutaj rozmawialiśmy z, panem, z księdzem Redaktorem, im człowiek ma więcej takich różnych zainteresowań, tym człowiek się mniej nudzi w życiu, tak? ma mhm. więcej zainteresowań. Panie Bartoszu, jest mhm. Pan pasjonatem i chcę zadać takie podstawowe pytanie. Wydaje mi się jeszcze, jestem mhm. przekonany, że pasja w życiu każdego człowieka mhm. zajmuje bardzo ważne miejsce i każdy człowiek powinien taką pasję w swoim życiu odkryć i myślę, mhm. że Pan jako pasjonat z tymi moimi słowami się zgadza i je potwierdza. E, tak, jak najbardziej. Napisaliśmy w ogóle podręcznik dotyczący ponownie Kreatywności i twórczości artystycznej, i szczerze mówiąc, też ostatnio czytałem wyniki badań, że 80% ludzi, którzy pracują, pracują z przymusu, a nie z chęci. Nie z pasji, nie z przyjemności i to mnie tak troszeczkę przeraża, bo wiadomo, inaczej mm -hmm. zupełnie ludzie pracują czy podchodzą do swoich obowiązków, czy się realizują. W momencie, kiedy robią to z przyjemnością, z pasją tak, a inaczej jak z przymusu i jak karaniem. No właśnie, robić w życiu to, co się lubi. Panie Bartoszu, to pytanie, które chcę postawić, jestem też. Bardzo bardzo ciekawe mhm. odpowiedzi ze strony pana. Jak zrodziła się ta pasja do, do fotografii? Kiedy pan miał pierwszy kontakt z aparatem, pierwsze zdjęcia? Jak to wyglądało? Bo dzisiaj no, mówimy, że pan Bartosz mhm. Blecha, fotograf znany, właśnie pierwszy kontakt z aparatem, z fotografią. Jak to wyglądało? Znaczy, to w tym, w moim przypadku, akurat to był przypadek. <laughs> Także tutaj, jeżeli chodzi o tego typu kwestie, to chodziło o wykonanie pierwszej fotografii kotu, który mhm. się odbijał w posadzce w parkiecie. Mhm. No i tutaj właśnie w związku z tym, tak jak bardzo mi się spodobało to zdjęcie, no to później zacząłem robić kolejne zdjęcia, kolejne zdjęcia. Wtedy jeszcze królowała fotografia analogowa, niecyfrowa, więc, no. Tutaj ten, wiadomo, ten proces był dłuższy, mhm. ale no powoli, powoli zacząłem się w tym kierunku realizować. Zwiększyłem swoją wrażliwość na obraz, na to, co widzę. No i później to tak się potoczyło. A czy ktoś w domu, w rodzinie zajmował się tak profesjonalnie fotografią, czy po prostu. Znaczy, ojciec robił zdjęcia w szkole dla kolegów, zdjęcia tam klasowe, no i po prostu nie zajmuje się na tym, mhm. nie zajmuje się tym zawodowo na co dzień, ale no, gdzieś tam ten sprzęt fotograficzny w postaci aparatu analogowego i dwóch obiektywów szerokokątnych mhm. został, no i mogłem akurat się na tym bawić. Mhm. Tak, Panie Bartoszu. No właśnie, mhm. kiedyś aparat analogowy Klisza 24 i 36 klatek? Tak było? Czy... Tak, 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 tak. No właśnie, takie Ograniczone możliwości. Mm -hmm. Dzisiaj mamy do czynienia z aparatem cyfrowym, technika mm -hmm. idzie do, do przodu, postęp. Czy właśnie ten postęp ułatwia nam robienie zdjęć dzisiaj? No bo mamy mm -hmm. a, aparat cyfrowy, który może zrobić z automatu za nas wiele rzeczy, mm -hmm. no ale właśnie czy to pomaga, czy, czy raczej nie? No, znaczy. Zacznę od tego, że ja uważam siebie jako. Wychodzę z założenia, że jestem dzieckiem cyfry, tak? mhm. dzieckiem cyfrowej fotografii. W sensie takim, że no to pokolenie, ten okres, kiedy najwięcej zacząłem tworzyć, to właśnie podczas, właśnie tutaj, dysponowania, właśnie aparatami cyfrowymi, fotograficznymi. Ta technologia wiadomo jak każda może służyć w dobrym kierunku, ale też w negatywnym, tak? Jeżeli chodzi o ilość treści, tak? No bo z drugiej strony, jeżeli robimy zdjęcia kilka tysięcy zdjęć, tak? I nie przebieramy tego, nie analizujemy, no to po prostu tylko klepiemy te zdjęcia, mhm. tak? A jeżeli mamy tą chwilę refleksji, tak, żeby przeanalizować ujęcie, oświetlenie, światło, no to w tym przypadku akurat fotografia cyfrowa jest bardzo ważna, że Możemy eksperymentować z wieloma mhm. ujęciami. Kiedy pan podjął decyzję, że będzie się zajmował fotografią zawodowo? No bo, właśnie, było to mhm. zamiłowanie, takie też nie wiem, radość z tego, co, co, co robię. Mhm. No i ta decyzja, że chciałbym rzeczywiście zajmować się tym zawodowo, bo, bo to mnie pasjonuje. Tak, no generalnie to wyszło na tej zasadzie, że zdobyłem trzy pierwsze miejsca w konkursach fotograficznych i stwierdziłem, że no ta fotografia daje mi bardzo dużo radości, bardzo dużo przyjemności. Wcześniej kończyłem między innymi technikum gastronomiczne, a dokładnie technik technologii żywienia i gospodarstwa domowego. Ale no właśnie, ktoś mi powie, że no ale to roz, znowu kolejna rozbieżność kierunku. No ale jeżeli człowiek wie, jak wykorzystać te umiejętności, tak, zwłaszcza do fotografii kulinarnej czy, czy produktowej, no to wtedy też ta, ta wiadomo, te umiejętności i te, ta wiedza się przydaje. I jeżeli chodzi właśnie o tą decyzję, no to ona zrodziła się w momencie, kiedy dowiedziałem się, że od lekarza jednego z tutaj lekarzy-chirurgów powiedział, że no wie pan, jeżeli pan będzie pracował w kuchni, w gastronomii, no to niestety, ale za parę lat pan trafi na wózek inwalidzki z tytułu wady kręgosłupania. No i mhm. tutaj właśnie stąd się zrodziła to zamiłowanie, też ta decyzja do, do fotografii, tak? jeżeli chodzi o przesunięcie i zmianę realizacji planów życiowych. Panie Bartoszu, bycie fotografem to zawód czy pasja? Czy raczej łączymy te dwa określenia? Znaczy moim zdaniem łączymy z, nie dlatego, że wtedy wychodzą najlepsze zdjęcia, tylko że moim zdaniem akurat każdy, kto pracuje powinien robić, pracować z pasji, z przyjemności, bo tak naprawdę każdy zawód moim zdaniem jest powołaniem, tak, nie, nieważne czy to jest prawnik, nauczyciel, ksiądz, lekarz. W momencie, kiedy człowiek, tak jak mówiłem wcześniej, robi coś z przymusu, no niestety efekty są tego marne, nie? A co jest najważniejsze w robieniu zdjęć? Dobry, mhm. nowoczesny sprzęt, dobre oko, jakieś dobre kadry. Co jest najważniejsze? Znaczy, dobry sprzęt, wysokiej klasy sprzęt, yy, ułatwia oczywiście wykonanie różnego, rogi, różnego rodzaju z, zdjęć, na przykład czy w teatrze, czy podczas koncertów, tak? ale też, yy, na przykład, mam taką sytuację w szkole, Tutaj jeden z uczniów, który robił zdjęcia telefonem komórką, zrobił rewelacyjne zdjęcia na zaliczenie. Tutaj wykonał zdjęcia gór i naprawdę potrafił fenomenalnie obsługiwać tą technologię i bardzo dobrze to mu wyszło, jeżeli chodzi o kadr, o ustawienie, o parametry, tak, o oświetlenie. Także tutaj jest masa czynników nie? w tym przypadku. Tak, bo dzisiaj ktoś może czuć się troszeczkę ograniczony, no bo nie wiem, ktoś sobie powie, nie mam nowoczesnego sprzętu, bo na to mnie nie stać, ale właśnie mam predyspozycję, czuję, mhm. że, że to mnie będzie rozwijało. No, zacząć od tego, co mam. Jest jakiś aparat w domu, czy nie wiem, dzisiaj komórki robią bardzo mhm. dobre zdjęcia. Rozwijać w sobie ten potencjał, jeżeli czuję, że, że to mhm. mnie pociąga, prawda? Tak, znaczy to, właśnie to jest najważniejsze, żebyśmy się skupiali na tym, co mamy, a nie na tym, czego nie mamy. Mhm. I szukać rozwiązania, w jaki sposób możemy dojść do tego, czego nie mamy. I to jest moim zdaniem w dzisiejszych czasach najlepsze rozwiązanie, bo nas nie blokuje informacja, że a nie mam najlepszego sprzętu, no to nie robię zdjęć, no bo po co? Nie? Właśnie to chodzi o odwrócenie sposobu myślenia, mhm. nie? Żeby, żeby właśnie wyci wyciągać, wycisnąć maksimum z tego, co się ma i dążyć do tego, czego się nie ma, w sensie, żeby rozwijając się, móc sobie później pozwolić na to. Tak? Przez granty, przez stypendia, przez różnego rodzaju nagrody. Nie? Mhm. Panie Bartoszu, fotografia jest pojęciem bardzo szerokim. Jaka mhm. jest pana ulubiona dziedzina fotografii? Nie wiem, to są portrety, krajobrazy. Znaczy, najbardziej lubię po pierwsze fotografię portretową, gdzieś gdzie. Mogę wykreować konkretny wizerunek, stworzyć konkretne, mam, mam po prostu wolną rękę, tak? Mogę wszystko ustawiać jak mi się, że mnie podoba. A jeżeli chodzi o kolejną taką dziedzinę, no to też między innymi fotografia prasowa, bo wtedy jest no duży poziom adrenaliny, tak, mhm. wszystko się dzieje bez naszej wiedzy, zgody i, i my musimy się do, podporządkować do tego, co, co zostaniemy. I yy, musimy zrobić wtedy rewelacyjne zdjęcie. My tutaj w radiu też posługujemy mm. się aparatem, bo też chcemy dokumentować mm. te uroczystości, w których uczestniczymy. Dzisiaj jesteśmy pokoleniem obrazu, dźwięk mm. swoją drogą. I tak, tak. ja zawsze, ja nie jestem fotografem, uczę się mm. tego, ale tak też czuję, żeby właśnie kiedy gdziekolwiek idziemy na jakąś uroczystość, żeby też pokazać emocje mm. tych ludzi, którzy, którzy, są. No i to jest chyba bardzo ważne, tak, żeby właśnie zrobić takie ujęcie, żeby pokazać emocje danego człowieka. Tak, znaczy, właśnie to jest też klucz fotografii, między innymi prasowej, żeby nie robić tylko i wyłącznie dokumentacji, ale uprawiać mm -hmm. właśnie fotografię prasową, reportażową, tak, żeby wejść w ten temat, w ten świat, w tę atmosferę, w te emocje, tak, żeby to rejestrować, żeby się skupiać na czasami niuansach, detalach, stosować przenośnie, mm -hmm. no bo wiadomo, fotografia głównie, no też w dużej mierze, Czerpie dużo informacji właśnie z malarstwa, tak, jeżeli chodzi o kompozycję, literatury, jeżeli chodzi o przenośnie, o różnego rodzaju formy tutaj tworzenia i, i, i kreowania tej rzeczywistości, no bo w pewnym sensie my też kreujemy tą rzeczywistość, tak? To nie jest też tak, że my jesteśmy w stanie wiernie odzorować to, co jest. Nie? Panie Bartoszu, Pan ma wykształcenie gastronomiczne, ale to, co Pan mówi, no to jest olbrzymia wiedza. Skąd to się bierze? No właśnie. Znaczy, to. wykształcenie gastronomiczne to no. akurat w technikum, no. jak kończyłem naturalnie no. proces. Potem edukacji, potem skończyłem technikum fotograficzne w Poznaniu. No. Potem licencjat z ochrony dóbr kultury, a później magisterka z kulturoznawstwa. No. Także no. tak obszar zostaje w obrębie tutaj kultury naszych wytworów. I jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane tutaj z, z tymi kompetencjami, to też ważne jest to, że żeby jak najwięcej działać w, tej, w tym zakresie, tak jak właśnie czy stowarzyszenie, czy też również nauka, tak, no bo tutaj na przykład robiliśmy bardzo fajne zdjęcia między innymi stentów, mhm. które się wszczepia do serca, gdzie wykorzystywaliśmy właśnie fotografię makro i bardzo zaawansowany sprzęt fotograficzny, gdzie naprawdę było trzeba się napocić, żeby uzyskać określony efekt elementów, które są grubości ludzkiego włosa, więc mhm. i to powiększyć do, do formatu A3, no to już jest naprawdę. Nie lada sztuka, nie? Panie Bartoszu, chciałbym, żebyśmy teraz mhm. odwołali się troszeczkę do Pana życia, dokładnie do Pana mhm. życiorysu. Wiem, że jako jeden z trzech fotoreporterów e, świata e, dokumentował mhm. Pan konferencję ONZ w Poznaniu w 2008 roku, a swoje prace wystawiał Pan nawet w Chinach. Jak wspomina Pan tamte wydarzenia? 2008 rok, mamy rok mhm. 2020, 12 lat temu, ale myślę, że te odczucia są ciągle żywe, prawda? Tak, to znaczy takich, takich wydarzeń że się nie zapomina, tak? Bo no, są, są różne sesje, różne zlecenia, ale to akurat właśnie COP 14 dla mnie mhm. było bardzo ważne i istotne z tego względu, że miałem okazję brać udział w potężnym wydarzeniu. Mhm. Pod kątem logistyki, pod kątem y, różnorodności y, y, obcokrajowców, tak? Prawie 5,5 tysiąca delegatów z całego świata, z Chin, z Azji, mm -hmm. y, ze Stanów, z Europy, z Afryki. Także, no. Jest to, jest to ogromne, ogromne wyzwanie. Było ogromnym wyzwaniem dla mnie. No potem też była taka zabawna sytuacja, że oglądamy obraz z wiadomości, gdzie właśnie występował prezydent Kaczyński i nagle, czy też premier występował Donald Tusk i my nagle wchodzimy na tą salę, mhm. że normalnie się to oglądało z perspektywy widza, a tak. nagle się wchodzi i, i zmienia się rolę jako osoby, która przekazuje te treści nie? Także mhm. no, to było też bardzo takie ciekawe wyzwanie, bo no, jednak było trzeba się to i dogadać i z personelem, mhm. i z obcokrajowcami, i z, ze służbami, zbory, z BOR, z Biurem Ochrony Rządu, mhm. co można, czego nie można, gdzie możemy wchodzić, gdzie nie możemy wchodzić, bo wiadomo, no, też trzeba dbać o to bezpieczeństwo, żeby się nic nie wydarzyło, mhm. no, bo taka, takie wydarzenie, taka konferencja międzynarodowa, no to już też niesie ze sobą ogromne e, wyzwanie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Tak? Mhm, jasne. Taka nominacja do trzech fotoreporterów, którzy no właśnie mm. będą to relacjonować, to jest wielkie, wielkie wyróżnienie, ale z drugiej strony też chyba jakaś presja, wielka odpowiedzialność. No bo jeżeli mm. my w trójkę tych zdjęć nie zrobimy dobrych, no to nikt za nas tego nie wykona. Mm. Poczucie takiej odpowiedzialności, które myślę, że też motywuje do, do działania, mm. prawda? I rozwija skrzydła. Tak, znaczy rozwija tym bardziej, że wtedy uwaga, odbywałem również praktyki. Aha. U boku pana Marka Lapisa, który też właśnie robił zdjęcia. Dla ONZ, tam, znaczy dla Ministerstwa Środowiska, bo tutaj Ministerstwo, wtedy bodajże chyba to było Ministerstwo Ochrony Środowiska, tutaj miało zlecone i współpracować ściśle z ONZ, więc tutaj właśnie z tego tytułu się też tam znalazłem. I no, owszem, jest ogromna presja z tego względu, że no, my musimy pokazać jak najlepiej to, co jest w rzeczywistości, tak? Odzorować to, co jest w rzeczywistości, a jednocześnie pokazać coś wyjątkowego. Tak, co co przykuło naszą uwagę? Tak samo jak na przykład James Znaczy, to, co tworzył. Owszem, jest to fotografia wojna, którą tworzy James znaczy ale e, w jaki sposób on obejmuje, e, pokazuje ten świat, e, no to jest coś, coś wyjątkowego. Nie mówię, że. Piękne, no znaczy może inaczej, piękne, ale przerażające, ale piękna. W sensie, jeżeli chodzi o kompozycję, o wydobycie tych, tego, co się dzieje w rzeczywistości. Nie? Panie Bartoszu, zrobił pan setki, tysiące zdjęć. Mhm. Czy są jakieś zdjęcia, fotografie, które są dla Pana najważniejsze, jakieś najbardziej sentymentalne i tak dalej? Znaczy się. Yy, szczerze mówiąc, nie mam ulubionego mhm. zdjęcia, bo yy. Jak to, jak to w życiu bywa, mamy zmienne nastroje. Tak. tak? I to nie jest też tak, że, że cały czas nam się podoba jedna fotografia, tylko mm, ja osobiście zmieniam sobie cyklicznie, czy to wystawy, czy dobór zdjęć, czy też swoje fotografie, też powiesiłem parę zdjęć w swoim pokoju. No i. To też nie jest tak, że, 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 że zamykamy się do jednego pułapu i jednego poziomu, bo zawsze, zawsze ten pułap możemy podnieść, nie, jeżeli chodzi o nasze, emo o nasze umiejętności, emocje. Mhm. Idziemy teraz dalej. Jest Pan mhm. prezesem stowarzyszenia Klub Art. Czym się zajmujecie jako stowarzyszenie? Jaka jest mhm. idea Waszego stowarzyszenia? No, znaczy, przede wszystkim w pierwszych latach naszym głównym celem było edukowanie społeczeństwa, tak. W momencie, kiedy właśnie wchodziła ta fotografia cyfrowa, dynamicznie się zaczęła rozwijać, no to warto by było poznać podstawowe pojęcia z zakresu fotografii, ekspozycji, malarstwa, rzeźby, pokazać, z czym to tak naprawdę się. Je tak w skrócie. Jeżeli chodzi tutaj o fotografię, no to przede wszystkim skupialiśmy się na warsztatach, na spotkaniach z twórcami fotografii. Docieraliśmy do najmłodszych właśnie pokoleń, które właśnie wchodziły w ten świat fotografii, tak, żeby umiejętnie posługiwały się tym, tym sprzętem, tą fotografią, żeby potrafiły się wyrażać w tym, w tym kierunku, tak, a nie, że po prostu mamy technologię, no dobrze, no i co z tego, że ją mamy, jak nie potrafi wykorzystać. Nie? Panie Bartoszu, prowadzi Pan bardzo aktywne mhm. życie. Wiem, że ma Pan też kontakt z osobami mhm. niepełnosprawnymi, tutaj terapia zajęciowa i to pojęcie mhm. fototerapii. Czy my dzisiaj zdjęcia możemy właśnie wykorzystywać do, do, terapii? do terapii? Jak to wygląda? Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, wiadomo, jest to bardzo rozległy temat. Mm -hmm. Tutaj w warsztatach terapii zajęciowej odbywałem swój pierwszy staż. Już teraz nie przypomnę sobie w których latach, w każdym mm -hmm. razie to były tam początki bodajże chyba 2008 i 2007? Mm -hmm. Tak, tak, dwa, tak mniej więcej na, na przedziale tych ty tak, lat. Tak. Potem realizowałem te warsztaty z uczestnikami właśnie warsztatów terapii zajęciowej, ale jeżeli chodzi o sam niepełnosprawnych, to, to też zależy od przypadku. Tak? od poziomu też komunikacji umiejętności ruchowej. Jest to dla nich na pewno duże wyzwanie, ale pozytywne. w tym sensie, że no jednak młodzi osoby niepełnosprawne tak? muszą też przełamywać pewne bariery swoje ograniczenia, tak żeby oni też się poczuli przede wszystkim w warunkach kontrolowanych, swobodnie i bezpiecznie. I to jest też dla nich ważne, żeby nawet nie cel w sensie wykonania zdjęcia, tylko sama czynność robienia tych zdjęć, tak? bo to jest proces długofalowy. Nie? Mhm. Panie Bartoszu, od września bodajże ubiegłego mhm. roku jest Pan nauczycielem także w Zespole Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej, mhm. tutaj w sąsiedztwie naszego radia i telewizji. Wiem, że zajęcia, które Pan prowadzi, mhm. cieszą się wielką popularnością, mhm. no bo właśnie to są zajęcia y, bardziej praktyczne i ta praktyka mhm. dzisiaj jest chyba bardzo. Bardzo ważna i młodym ludziom potrzebna, żeby nie tylko mówić teoretycznie na temat tego, jak zdjęcia robić, tylko właśnie no, pokazywać to i myślę, że, że to jest też jakiś punkt wyjścia i dobry kierunek, który dzisiaj trzeba i należy obrać. Tak, z tego względu, że jeżeli chodzi właśnie tutaj o zajęcia, osobiście też pisałem również pracę podyplomową na temat patologii w polskim systemie edukacji. No jest to dosyć kontrowersyjna praca, nie ukrywam, ale do czego zmierzam? Uczeń, który nie posiada umiejętności praktycznych, tak, jego w pewnym sensie się upośledza. Tak. Jeżeli, co z tego, że będzie wiedział, jak wygląda poprawne zdjęcie, będzie potrafił wyrecytować szereg regułek, jak nie będzie potrafił zrobić takiego zdjęcia? Nie? Jeżeli y, często jest właśnie, żyjemy w takich y, czasach, gdzie mamy wiedzę, wiemy jak to powinno wyglądać, ale nie potrafimy tego zrobić. Przełożyć na życie. Tak, nie? Tutaj przełożyć jest na życie. I mhm. tu, jest, tu jest potężny problem, bo później nagle w momencie, kiedy y, przychodzi do nas y, osoba, klient. Y, Teraz już nieważne, czy fotografia, czy, czy właśnie prawo, czy, czy medycyna, e, przechodzi do nas klient i co z tego, że my wiemy, jak, co, co mu dolega, czy, czy wiemy jakie ma braki, czy wiemy, jak wygląda sprawa, jak nie potrafimy tego poprowadzić, tak? nie potrafimy tego dokończyć. I, i to, jest, to jest poważny problem dzisiaj. I dlatego właśnie ja kładę duży nacisk na to, żeby właśnie to uczniowie realizowali różne tematy, e, z tego względu, żeby oni też weszli w pewien rytm. Że to w życiu nie jest tak, że Kowalski do nas przyjdzie z określonym pomysłem i my mamy się do tego do, dopasować, tylko często my musimy wyjść z inicjatywą co musimy zrobić, co musimy stworzyć i przede wszystkim się dopasować do warunków i możliwości, które mamy. I wracamy właśnie mm -hmm. do tego, co mamy, czego nie mamy i jak zrobić, jak wykorzystać te możliwości, które mamy, jak najlepiej, żeby uzyskać jak najlepszy efekt, tak? Wydaje mi się, że młodzi ludzie, uczniowie tutaj, chociażby naszego technikum, mm -hmm. mają w sobie wielki potencjał, te podkła, pokłady dobra, które właśnie no, trzeba uwolnić i pomóc, dostrzec tym młodym ludziom. I myślę, że pan pracując z nimi na co dzień, no zauważa ten potencjał. Może nie mhm. wszyscy, to jest, nie wiem, przychodzi na zajęcia 15, 15 uczniów, nie wszyscy mają super mhm. predyspozycję, ale są pewnie takie osoby, które pan też mhm. zauważa, byłby dobrym fotografem. Czy, czy ma pan też, czy zauważa to pan? E, tak, zauważam. I powiem tak, ja wychodzę z założenia, że jeżeli sam testuję wiele mhm. rzeczy w życiu, tak, i to też nie jest tak, że. Jeżeli zabieram się za jakiś określony temat, to automatycznie y, jestem w tym mistrzem, nie popełniam mhm. błędów. Tak naprawdę nie popełniają błędu ci, co tak naprawdę nie działają. To są osoby, które w ogóle nie popełniają błędów, tak? Błędy zawsze popełnia ten, który działa, i to jest normalne, naturalne. Jeżeli chodzi tutaj o uczniów, to przede wszystkim tak, są osoby, które przyszły, bo na przykład się interesowały fotografią, też są osoby, które przyszły, bo chciały tego spróbować, ale też są osoby, które na przykład chciały zobaczyć, jak, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, no i też dochodzą do wniosku, że jednak to nie jest to, co by chcieli w życiu robić, nie? I to jest. Ważne, żeby też mogli spróbować tego i zdecydować, czy, czy chcą to robić, czy nie chcą. Mhm. Bo nie ma nic gorszego niż dopuszczenie do życia czy zawodowego, gdzie moim zdaniem osobiście powinny być prawa do wykonywania zawodu, tak? bo wtedy wymaga się pewnych kompetencji, pewnych umiejętności i pewnej wiedzy. Mhm. Tytuł naszej audycji, naszego spotkania, naszego programu to Odkryj w sobie drogocenną perłę, mm. czyli o skarbach, mm. o pasjach w życiu człowieka i właśnie taki jest cel audycji. My tutaj zapraszamy różnych pasjonatów i chcemy też zachęcić naszych widzów, naszych odbiorców do tego, żeby te pasje w swoim życiu odkrywali. Mm. I może ktoś słuchając tej rozmowy, oglądając ten program, no czuje, że ma takie predyspozycje. Może od dawna interesuje się fotografią, może tak amatorsko, nie mm. zawodowo. Na co trzeba by zwrócić uwagę takie właśnie słowa, wskazania właśnie od zawodowego fotografa, żeby się może nie zniechęcać, tylko właśnie no, stawiać sobie te wymagania, jak to mm -hmm. mówimy, przez trudy do gwiazd, prawda? Mm -hmm. Znaczy powiem tak, pierwsza sprawa skupić się na tym, co nam sprawia najwięcej przyjemności. To jest podstawa, z tego względu, że to jest takie paliwo rakietowe, że jeżeli zaczynamy robić coś, co nam sprawia ogromną frajdę, przyjemność, potem coraz dalej idziemy w tym kierunku i, i się spełniamy, tak? Jeżeli chodzi tutaj o sprzęt, to mówię na początek, jeżeli ktoś nie ma aparatu, niech zacznie robić zdjęcia komórką, przy oświetleniu właśnie naturalnym, potem można sobie załatwić na przykład kawałek styropianu, żeby rozświetlać właśnie twarz portretową, czy też folię aluminiową, jeżeli mhm. nie ma pieniędzy na blendę. Jest naprawdę bardzo dużo możliwości. Teraz, Bogu, dzięki na YouTubie jest coraz więcej kanałów, w jaki sposób można, prosty sposób, można właśnie zrobić fantastyczne zdjęcia, inspirować się tymi pomysłami, tak, dodawać coś od siebie. Także możliwości jest naprawdę sporo, jeżeli chodzi właśnie o tutaj możliwość rozwoju w tym kierunku, a przede wszystkim, żeby zwrócić też uwagę na to, co chcemy pokazać, o czym chcemy opowiedzieć. Tak? To jest już taki troszeczkę głębszy temat, gdzie właśnie nie wymaga się od nas tego, żebyśmy zrealizowali jakiś temat, tylko żebyśmy my wyszli z własnym pomysłem na konkretny temat, tak? Poruszy, poruszali konkretne tematy, ważne tematy, tak? które są często pomijane gdzieś. Panie Bartoszu, na zakończenie chcemy też zapytać o plany. Mm -hmm. Jest Pan zawodowym fotografem. No, właśnie, jakieś plany związane z tą dziedziną fotografii? Mm -hmm. Pewnie w sercu jest wiele, wiele pomysłów. Czy moglibyśmy troszeczkę mm -hmm. zdradzić tutaj tych pomysłów? Znaczy się, powiem tak. Dużo planów Bogu dzięki. Mm -hmm. Bogu dzięki, dużo planów udało mi się zrealizować. Tak, cieszę się, że tutaj właśnie powstała ta placówka mm -hmm. fotograficzna, to technikum, bo mówię, jest to placówka, która w dużej mierze że może zweryfikować, czy ktoś się nadaje do tej pracy, do, do pracy na stanowisku fotografa, czy nie. Może z tego spróbować, możemy też zweryfikować, dzięki temu, że jest właśnie tutaj, dysponuje bogatym sprzętem, możemy realizować szereg tematów i uczniowie sami siebie weryfikują, tak, i to jest, to jest piękne. Co jeszcze? Tutaj dzięki temu, że właśnie prowadzę stowarzyszenie, tutaj powoli będziemy wchodzili już szerzej, coraz szerzej właśnie z tematami związanymi właśnie z tym designem, z i właśnie tym gazowaniem paliw stałych, z tego względu, że mamy też również pracownię artystyczną. W Krotoszynie, no i tak cały czas szukałem taniego rozwiązania, jeżeli chodzi o e, tani sposób e, e, ogrzania tych, uh -huh. tych pomieszczeń, no i dlatego właśnie się właśnie tym gazowaniem paliw stałych i jak obliczyliśmy, to jeżeli na masową skalę by się wprowadziło nasze rozwiązania, e, to Polacy by mogli oszczędzić nawet do miliarda złotych rocznie. To jest niesamowite. Także Co pan okazuje się, mhm. że nie tylko, foto, będąc fotografem, mhm. to nie znaczy, że tylko i wyłącznie trzeba być fotografem. Mhm. Wiele dziedzin stoi dla nas otworem, i mhm. tak jak to jest to powiedzenie, e, e, potrzeba matką wynalazków. Dokładnie. Na pewno tej pomysłowości i kreatywności nie brakuje, jeżeli chodzi o pana, panie Bartoszu. Czego możemy życzyć? Takiego, nie wiem, dobrego oka, dobrych kadrów. Czego możemy życzyć fotografowi? Przede wszystkim otwartości, mhm. przede wszystkim chęci działania i współpracy, jeżeli chodzi o podejmowanie nowych wyzwań. Mhm. Tego oczywiście mhm. życzymy. Bardzo dziękujemy za, za to, że Pan przyjął nasze zaproszenie, że zechciał Pan przybyć do naszego studia mhm. i podzielił się swoim doświadczeniem. To naprawdę dla mhm. nas wielkie, wielkie wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, dziękuję za zaproszenie i miłego dnia życzę. Mam nadzieję, że do zobaczenia. do zobaczenia. Drodzy Państwo, naszym gościem był Pan Bartosz Blecha, który pochodzi z Krotoszyna, a więc jest naszym diecezjaninem, jest fotografem, także prezesem Stowarzyszenia Klub Art i nauczycielem w Zespole Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej. Może ktoś z Państwa, ze słuchaczy albo widzów naszej telewizji, ma w sobie właśnie takie predyspozycje do dorobienia zdjęć? To jest właśnie kolejna pasja, którą w naszym życiu możemy realizować. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz? Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Zaprasza, ksiądz Mateusz Puchała.